No dobra. Witam w takim razie Państwa bardzo serdecznie. Czuję się trochę dziwnie mówiąc do swojej prezentacji, więc z góry przepraszam, jakbym się w którymś momencie zawiesił. I witam serdecznie o tej późnej godzinie i dziękuję, że tak licznie chcecie Państwo posłuchać tej prezentacji. Prezentacja, tak jak w tytule, jest. Chciałem w niej pokazać dwie rzeczy. Chciałem w niej pokazać 10 takich najfajniejszych pomysłów, które gdzieś mi się udało wyszperać. Najfajniejszych rozwiązań, które udało mi się wyszperać w trakcie analizy przygód z konkursu One Page Dungeon Contest. Ja za chwilę opowiem trochę więcej o tym konkursie, co to jest za konkurs i zachęcę też może w ogóle do startu w nim, bo to jest bardzo ciekawa inicjatywa i bardzo ciekawa impreza. Więc takie najlepsze patenty, które mogą się przydać moim zdaniem przy pisaniu scenariuszy, mi się na pewno przydały. Zaraz wyjaśnię tak jakby gdzie i dlaczego. No i najstraszliwsze pomyłki, ta druga część to będą rzeczy, które będą raczej do pośmiania się, ale może gdzieś pod rozwagę, bo jednak to wszystkie będą zrobione i wszystkie te przykłady będą na autentycznych zgłoszeniach, które spłynęły do konkursu One Page Dungeon Contest. Coś o mnie. Ja jestem takim wiecznym mistrzem gry od 2000 roku, kiedy w ogóle zacząłem mieć styczność z grami fabularnymi, przy czym tak naprawdę po jakimś czasie bardziej przestawiłem się na planszówki. Dla mnie RPG to jest coś, do czego wróciłem w 2016 dopiero roku. No i po tej przerwie słyszę jakiś dźwięk w tle. Dobra, już nie słyszę. Okej, no i wróciłem tak dość intensywnie, w sensie w tej chwili prowadzę tak no, kilka sesji w miesiącu, mam dwie grupy, które spotykają się ze mną na regularnych kampaniach. Najwięcej w swoim życiu prowadziłem Dungeons & Dragons 3,5 edycji, to było coś, od czego zaczynałem w ogóle z takimi RPG-ami, które są ze sklepu, a nie wymyślone przez samego siebie. Teraz absolutnie urzekła mnie piąta edycja Dungeons & Dragons. No, miałem też styczność jakąś i trochę mniej, ale prowadziłem Pathfindera i Shadowruna, tradycyjnie Warhammera, Neuroshimmer. Miałem też jakieś epizody z Dzikimi Polami, no i bardzo dużo różnych dziwnych swoich pomysłów, od których w zasadzie zaczynałem jeszcze przed dedekami trzecimi. To, co widzicie po prawej, to są gdzieś inne moje rzeczy, które są związane z grami. W tej chwili dość dużo piszę, tak mi się wydaje, że staram się dużo pisać. Udało mi się w zeszłym roku wygrać konkurs, zresztą organizowany przez Awangardę na jednostronicową przygodę i on tak naprawdę sprowokował mnie do przeprowadzenia tego, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, tak, czyli do zainteresowania się takimi jednostronicowymi przygodami, zobaczenia, jak to się pisze, jak to się robi, no i gdzieś tak jakby to taki był proof of concept, ten zeszłoroczny konkurs, że chyba jakoś tam w miarę to ogarnąłem. Miałem okazję też dużą przyjemność startować w tegorocznym Quentinie, tam zająłem drugie miejsce, więc jestem zmotywowany, żeby w tym roku startować jeszcze raz. Poza tym growo robię też dużo innych rzeczy. Tutaj widzicie logo mojej firmy, która się zajmuje bardzo nudnymi grami szkoleniowymi, edukacyjnymi, ale z tego żyję już od 10 lat. No i w prawym rogu moje kochane dziecko, czyli planszówkę Paranormal Detectives, którą sobie sam udowodniłem, że potrafię też projektować gry planszowe. Dobra, tyle o mnie. Co to jest One Page Dungeon Contest? One Page Dungeon Contest, jeżeli nie słyszeliście o tej imprezie, to jest taki ogólnoświatowy konkurs, do którego można zgłaszać przygody i w zasadzie jedyny wymóg co do tych przygód jest taki, żeby one zajmowały jedną stronę. I to jest i dobrze, i źle. W sensie dobra, z dużą zaletą tego konkursu jest to, że jeżeli się zagrzebiecie w te materiały, poczytacie ich, co roku jest archiwum tych materiałów, jest publikowane online na stronie konkursu, to doświadczycie takiej absolutnie niczym nieskrępowanej, wolnej kreatywności RPG-owej, jeżeli chodzi o pomysły na scenariusze, na lochy. Tutaj w nazwie mamy One Page Dungeon, ale to nie zawsze są dungeony, to czasami są przygody z fabułą, które opowiadają historię, a czasami to loch opowiada historię, czasami mamy wręcz po prostu, no a czasami mamy faktycznie klasyczny loch, taki, który ma tam 5, 10, 20 pomieszczeń, no i stara się coś konkretnego pokazać, powiedzieć, stworzyć jakiś setting do przygody. Przygody są najczęściej setting neutralne, czasami zawierają odniesienia do systemów takich jak Dungeons & Dragons, ale to w mniejszości generalnie. My wszystkie są dostępne na licencji Creative Commons zasadniczo, więc można z tego korzystać, drukować sobie, bawić się. Są lepsze i gorsze przygody, oczywiście one są opisane też na stronie konkursu, które zdobyły wyróżnienie, które zdaniem jurorów są fajniejsze, są do nich różne komentarze. Generalnie przez to też, że ten konkurs ma tak dużo zgłoszeń, bo on ma rokrocznie ponad setkę zgłoszeń z całego świata, to jest to kapitalny materiał, który można sobie postudiować, jeżeli chcecie się uczyć pisać przygody. I ja nigdy jako takich przygód swoich nie pisałem. Tak jak mówiłem, prowadzę RPG mniej więcej od 2000 roku.
Zerkam na czata, czy nie ma jakichś pytań? Nie ma, dobra. Prowadzę mniej od 2000 roku, nigdy nie pisałem tak naprawdę. Zawsze miałem jakieś takie bardzo szkicowe notatki, no i, ale też bardzo często improwizowałem swoje przygody. Natomiast no, konkurs, który ogłosiła Awangarda w zeszłym roku, zmotywował mnie do tego, żeby zacząć rzeczywiście spisywać te pomysły i te projekty i scenariusze. No jest to mega ciekawe doświadczenie i materiały z One Page Dungeon Contest dla mnie są po prostu kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o pisanie, o styl pisania, o pomysły na to, jak można składać przygody, jak można je opracowywać graficznie. Zobaczycie tam za chwilę, każdy przykład w mojej prezentacji to będzie screen z jednej albo z dwóch przygód, więc zobaczycie, jak bardzo one są zróżnicowane. Natomiast ogólnie bardzo, bardzo zachęcam oczywiście też do startu, bo tutaj wymóg języka angielskiego jest jakąś taką relatywnie małą barierą, bo tego tekstu nie ma bardzo dużo. No i jest ogromny fan ze startu w tej imprezie, także ogromnie polecam, zachęcam tak jakby też do czytania tych materiałów, bo mówię, dla mnie jest to już dużo kapitalnych pomysłów, przykładów dobrych i złych. No i o jednych i o drugich trochę dzisiaj chciałem powiedzieć. Czy słowo analiza w tytule mojego wystąpienia jest na serio? Otóż ono jest na serio. Ja poza tymi wszystkimi rzeczami, które powiedziałem wcześniej o sobie, mam jeszcze przyjemność być doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, no i zresztą też w swojej innej karierze zawodowej związanej z badaniami mam takie dość systematyczne podejście do danych. W związku z tym z tych przygód z 2019 roku powstał taki bardzo rozbudowany, łącznie mający ponad 300 kategorii arkusz kalkulacyjny, który opisuje, krótko mówiąc, te materiały, pomysły, które tam się znajdują, z różnych powodów, tak jakby dla mnie to jest też część oczywiście badań, które prowadzę do swojej pracy doktorskiej, ale takie systematyczne podejście, oczywiście no, nikt normalny tego nie będzie robił, więc szukajcie pomysłów, to po prostu szukajcie pomysłów, ale mi takie systematyczne podejście pomogło wyłapać kilka rzeczy, kilka powtarzalnych wzorców, między innymi tych, o których chcę powiedzieć dzisiaj. No i chyba w takim razie przechodzimy. Zaczniemy od tego, co może być użyteczne do opracowywania własnych przygód. Tutaj widzicie Celestię i na Celestię będziemy się wspinać od dołu. Czyli od takich rzeczy, które są spoko, ale w sumie jakoś tam nie wywracają świata do góry nogami, po takie, które rzeczywiście są naprawdę super. W sensie tak jakby mi te przygody, które będą na czubku naszej Celestii, otworzyły oczy i pokazały, że bardzo, bardzo dużo mam jeszcze do nauczenia się, jeżeli chodzi o pisanie i otworzenie scenariuszy. Dobra, pierwszy pomysł, pierwszy fajny patent związany z głosem ze studni. To jest przygoda z Awakening at the Old Well i ona generalnie zagaja i pokazuje bardzo fajną rzecz, którą ma więcej przygód, nie tylko ta jedna. Natomiast pokazuje to, jak fajnie można zahaczyć gracza o przygodę. Tutaj mamy absolutnie banalną sytuację graczy, którzy nocują gdzieś w plenerze, no i okazuje się, że koło miejsca, w którym śpią, znajduje się stara studnia. No i w pewnym momencie słyszą głos z tej studni, pomóżcie mi, utknąłem. No i jaki normalny gracz, jaka normalna postać w grze fabularnej zignoruje coś takiego, tak? Jest to bardzo, bardzo delikatne, moim zdaniem, fabularnie rozwiązanie, tak jakby nie ma tutaj poganiania graczy kijem, jest po prostu czyste bazowanie na ich ciekawości, na takim zmyśle eksploracji. Oczywiście pewnie nie jest to rozwiązanie dla wszystkich zespołów, natomiast taki właśnie zaciekawiający i dający przestrzeń do eksploracji mechanizm, dla mnie, poza oczywiście całą stroną wizualną tej przygody i całą konstrukcją tego lochu, która ma kilka oczywiście wad logicznych, natomiast samo w sobie jest bardzo fajnym pomysłem na taką króciutką, jednostronicową przygodę. Mnie to absolutnie urzekło, to rozwiązanie, tak? Czyli generalnie podrzucenie graczom jakiegoś takiego drobnego elementu świata, który łatwo mogą zignorować i przejść obok niego, ale jeżeli go nie zignorują, a raczej wydaje mi się, że chyba tak gramy w gry fabularne, że nie pomijamy... Okej, okay. Widzę tutaj duże poruszenie, przepraszam, przełączyłem się na chwilę na czata, duże poruszenie tabelką. Tabelki samej niestety nie mogę udostępnić, natomiast w jakiejś formie tak jakby wnioski z tego będę w różnych miejscach, one się będą pojawiały. Pomyślę, że może to opracować w jakiejś takiej użytecznej formie. Na pewno mam z tego zrobioną prezentację o technikach narracyjnych, bo tak naprawdę tego dotyczy moja praca doktorska, więc tym i tamtą prezentacją mogę się podzielić. To już są wnioski, bo surowa tabelka myślę, że może nie być tak interesująca, poza tym też, no jakby to powiedzieć, jest tam dużo moich prywatnych uwag, które niekoniecznie każdy z nimi się musi zgodzić, więc postaram się pomyśleć bardzo, bardzo do oceniam tak jakby to uznanie dla poziomu nerdostwa w Excelu. Wracam do prezentacji. Okej, tak jakby, więc pierwszy mechanizm, pierwsza zahaczka, czyli
subtelne, bardzo delikatne zaciekawienie graczy czymś, co mogą eksplorować, nie muszą, ale jeżeli się na to zgodzą, to dostają fajną nagrodę w postaci fajnego, krótkiego lochu. To jest materiał absolutnie na jedną sesję do rozegrania w dwie, w półtorej godziny jako przerywnik, czy jako wprowadzenie nowych graczy. Moim zdaniem świetny. Dobra. Bohater na zawadzie. To jest taki patent, który jest emocjonalnie bardzo angażujący. Ja nigdy aż w takiej czytelnej formie nie spotkałem go w żadnej grze komputerowej, tak jakby, więc oczywiście pewnie te rzeczy, o których mówię tutaj, nie są dla was, albo nie, dla części z was nie będą żadnym odkryciem, bo wymyśliliście te rzeczy już pewnie sami bardzo często w swoich sesjach, więc za to z góry przepraszam, jeżeli będzie coś, co już jest takie na zasadzie, oczywiście ja to stosuję za każdym razem, albo bardzo często świetnie to działa, ale staram się pokazywać takie pomysły, które wydaje mi się, że są mniej standardowe, czy mniej ich widziałem na czyichś sesjach, albo mniej ich było w grach komputerowych, na przykład fabularnych, które też dość dużo gram. Bohater na zawadzie to jest taki drugi patent, który i to świetnie, absolutnie genialnie robi przygoda The Void Sword, która jest też dosyć ładnie złożona, tak jakby to, a propos tego, co mówiłem wcześniej, że można na tych przygodach uczyć się tego, jak składać, jak edytować, jak różne fajne wizualne rozwiązania stosować w jednostronicowych i w takich generalnie lekkich przygodach, to The Void Sword tak jakby wizualnie jest świetnym przykładem. Natomiast historia, którą opowiada ta przygoda, jest moim zdaniem świetna w sensie emocjonalnym. Bo otóż gracze mają w swojej kampanii zwalczyć jakieś duże, epickie zagrożenie, tak? Mają pokonać smoka, mają pokonać jakiegoś wielkiego demona i okazuje się, że to wszystko można zrobić tylko magiczną bronią, która jest w pewnej kaplicy. No i w tej kaplicy okazuje się, że jest pilnowana przez mnichów i problem jest taki, że mnisi są w tej kaplicy zasadniczo dobrzy. To nie są jacyś maniaccy kultyści, którzy bronią posągu bogini, na którym wisi wisior potrzebny naszym bohaterom, to są normalni kapłani. Oni mają oczywiście pewną magiczną cechę, która sprawia, że są bardzo mocno przywiązani do tej magicznej broni, mianowicie jeżeli ona zostanie zabrana, to ich nieśmiertelność i ich magiczna moc, która ich ochrania, zniknie. Ale tak jakby generalnie to nie są złole, to nie jest ktoś, kogo defaultowo mamy pokonać. No i ta przygoda moim zdaniem stawia bardzo ciekawą, graczy przed bardzo ciekawym dylematem, bo mają z jednej strony no, epickie zagrożenie, z którym muszą się zmierzyć, z drugiej strony mają bezalternatywnie, absolutnie broniące swojego stanu posiadania w sensie fabularnym i w sensie takim etycznym z punktu widzenia świata gry, dobre postacie. No i to jest bardzo ciekawy dylemat. Tutaj autor scenariusza nie precyzuje tego, w jaki sposób gracze mają go rozwiązać, więc nie ma takiego prowadzenia za rączkę. Dla mnie ładunek emocjonalny tej sceny, tego pomysłu jest bardzo dla mnie ten ładunek emocjonalny jest bardzo duży i bardzo, bardzo interesujący, no ale tak jak mówię, za chwilę chcę pokazać rzeczy, które są moim zdaniem jeszcze ciekawsze. Tak, to jest taki jeden fajny patent z dobrym bohaterem, z kimś, z postacią pozytywną, która blokuje progres naszych graczy w swoim świecie i w swojej logice, będąc absolutnie spójną i logiczną i no i tak jak mówię, dobrą postacią. Konkurencja z krwi i kości. To jest taki bardzo prosto, siłą rzeczy tak jakby te przygody zarysowują pewne elementy fabularne w dość prosty sposób z racji małej objętości. To jest w przygodzie The Buried Pyramid of the Under God. Mamy drużynę niziołków, dokładnie mamy trojaczki niziołki, bardzo śmiesznie i pomysłowo opisane. Zasadniczo jak zobaczycie, to ten po prawej górnej stronie jest ta biała ramka, to jest opis tej grupy. On jest bardzo króciutki, a jednocześnie daje bardzo dużo zahaczek do tego, w jaki sposób można tą grupę odgrywać. Tak, pokazuje relacje między tymi postaciami, pokazuje ich pewne cechy psychiczne, pewien modus operandi, pewną też motywację w ogóle do eksploracji całej lokacji. I teraz ten patent fabularny polega na postawieniu przeciw graczom drugiej drużyny. Znowu tak jakby to nie są jacyś bezmyślni złole, którzy prześladują nasze gracze, to jest po prostu druga drużyna, która realizuje swoją agendę, ma swoją specyfikę, ma swoje wewnętrzne relacje, no i jest takim logicznie funkcjonującym elementem świata, który może przeszkadzać naszej drużynie, może akurat w tym przypadku z małym prawdopodobieństwem wejść w nią sojusz, ale generalnie tak jakby realizować też swoją agendę w tym świecie w taki sam sposób, dokładnie jak robią to gracze. Więc prosty mechanizm, myślę, że bardzo, bardzo zabawnie uatrakcyjniający przygodę. Częściej pewnie spotykany w grach komputerowych niż w poprzedni, ale znowu może nie dla każdego oczywisty.
Przy negatywnych rzeczach będę opowiadał trochę o czymś, co mnie osobiście bardzo razi w konstrukcji takich pisanych przygód i chyba razi też jurorów, patrząc po recenzjach, które otrzymały przygody, które będę wam pokazywał w tej negatywnej części na koniec. Natomiast są przykłady takich rozwiązań fabularnych i historii, które są naprawdę pojechane. Nawet pomysł jest naprawdę pociśnięty po bandzie, a jednocześnie potrafi być spójny i nie tworzyć takiej dysharmonii estetycznej, tak, nie zaburzać pewnego dekorum, pokazywać, że ten świat gry jest w pewnym sensie spójny. Dla mnie takim systemem, całym w zasadzie systemem i settingiem jednocześnie jest Morgborg. To jest świat, który jest absolutnie ohydny, ale jednocześnie w tej swojej ohydzie jest spójny i zachowuje pewną wewnętrzną logikę i koherencję estetyczną. Teraz taką przygodą, która świetnie moim zdaniem to robi, mimo tego, że pomysły są naprawdę poprowadzone po bandzie, to jest przygoda Salt and Sting. To jest przygoda wieloletniego zresztą uczestnika, tak jak poszukacie, to Karla Stiernberga. Zresztą sam jego styl rysowania też może być części z was znany, bo on publikuje dość dużo takich małych przygód. No i rokrocznie praktycznie startuje w One Page Legend Contest, z czasem wygrywa, czasem nie wygrywa, natomiast te przygody rzeczywiście mocno się wyróżniają. No i tutaj mamy przygodę, która jest dla mnie fabularnie pojechana, w sensie ja się bym zastanawiał dwa razy zanim swoich graczy bym coś takiego rzucił, ponieważ mamy zasadniczo nieumarłego wieloryba, który płynie sobie po morzu, który jest jednocześnie i statkiem, i poniekąd wyspą. On jest opanowany przez grupę kaczych, takich jakby z kaczych opowieści trochę, tak sobie ich przynajmniej wyobrażam, chociaż nie są narysowani w żaden sposób w tym scenariuszu, więc możecie sobie wyobrazić ich w jakikolwiek sposób chcecie. Grupę nieumarłych kaczych piratów, no i masę różnych innych dziwnych stworzeń. Mamy jakieś pasożyty, które powodują, że ten region jest w stanie poruszać. Mamy kapitana kaczych piratów, który próbuje naszych graczy skaptować na siebie, na swoją stronę. Mamy takich węgorzo ludzi, zdaje się, którzy są mieszkańcami tego statku. No i całą masę różnych jeszcze innych dziwnych, bardzo pojechanych pomysłów. I teraz, tak jak mówię, dla mnie to jest coś, co estetycznie gdzieś jest na granicy, ale jednocześnie tak jakby tutaj cała estetyka tej przygody jest szalenie spójna, tak? Odpocząwszy od rysunków, przez to, że ta koncepcja piratów świata, w którym oni funkcjonują, pewnych relacji, jest broni się i logicznie, i estetycznie. No oczywiście, jeżeli ktoś lubi nieumarłe stworzenia morskie, to na pewno bardziej to jeszcze do niego trafi. Natomiast sama przygoda absolutnie się broni, to jest przygoda, która też była wyróżniona w zeszłym roku. Taktyczny level design. To jest coś, co zajrzę sobie na czata, czy jakieś się. Aha, dobra, na razie nie ma nic nowego. Taktyczny level design. To jest dla mnie coś, co po mistrzowsku robiła taka gra akcji, w zasadzie action RPG. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Nox. To jest taka bardzo, bardzo vintage'owa gra z elementami RPG, ale tak naprawdę gra akcji, taka trochę coś, co zapychało ludziom czas w oczekiwaniu na Diablo 2 w swoim czasie, moim zdaniem świetna gra i ona miała bardzo świetny level design, taki, który bardzo rzadko się spotyka obecnie w komputerowych grach fabularnych, a szkoda. To była gra, która dawała graczom bardzo dużo możliwości operowania przestrzenią i wykorzystania przestrzeni w grze. Ona dawała takie elementy jak rzeczy, którymi można rzucić przeciwnika, które wybuchną, jeżeli odpowiednio zostaną potraktowane i mogą przeciwnikowi zrobić krzywdę, drzwi, kraty, barykady, otwory strzelnicze, różne bariery przestrzenne, które można było wykorzystywać na swoją korzyść. Oczywiście ta taka dynamiczna mechanika gry akcji bardzo to ułatwiała. Tak, większość RPG-ów takich turowych jest dość statyczna pod tym względem, ale na przykład takie gry z serii Elder Scrolls na przykład też robią to bardzo, bardzo fajnie. Tak, one też wykorzystują taki taktyczny level design swoich poziomów po to, żeby wykorzystanie lokacji było swoistym wyzwaniem dla gracza. No i przygodą, która ogólnie jest dość banalna, ale wykorzystuje w zasadzie wszystkie takie podstawowe taktyczne patenty na konstrukcję lochu, jest przygoda Scarlet z 2019 roku. I to jest przygoda, która zasadniczo ma bardzo mocne podejrzenie, że jej autor grał w Noxa, bo mamy tutaj klasyczne rozwiązania, które znamy właśnie z tych takiej taktycznej budowy poziomu, który muszą przemierzać gracze. Mamy otwory strzelnicze, nie wiem, czy widać mój kursor, tutaj przy lokacji numer 4 widzicie i przy lokacji numer 12 widzicie otwory strzelnicze, z których przeciwnicy mogą ostrzeliwać korytarz, w którym znajdują się gracze. Mamy takie jakby kamienie, które można przesuwać, którymi można zablokować różne rzeczy, które mogą służyć za barykadę, ale są też utrudnieniem dla graczy, żeby się przemieszczać w korytarzach. To są te przy lokacji 2. Mamy różnicę poziomów, to jest taki mój jeden z bardziej ulubionych mechanizmów, czyli mamy po prostu tak zwane
jak to się z angielska to się parapet nazywa zasadniczo, taki balkon, z którego gracze mogą być ostrzeliwani, do którego jakaś droga prowadzi, ale tą drogę najpierw trzeba znaleźć, albo sobie wywalczyć, albo otworzyć, więc póki tego nie zrobimy, póty mamy przeciwników, którzy mają pewną przewagę taktyczną. No i bardzo prosty loch, bardzo prosty mechanizm, a wykorzystujący kilka rozwiązań, które sprawiają, że przemieszczanie się, że nie chodzimy od komnaty do komnaty, także mamy połączenia między komnatami, mamy pewne różnice poziomów, mamy miejsca, z których możemy być obserwowani, ostrzeliwani. To bardzo urozmaica rozgrywkę, jednocześnie jest też bardzo prosty w konstrukcji, zwłaszcza jeżeli posługujemy się taką przygodą o konstrukcji lochu. Tak jakby ten loch, lokacja jest dla Was bardzo ważna, to sięgnięcie po tego typu taktyczne rozwiązania. Tutaj absolutnie wszelkie patenty związane z budowlami obronnymi XVIII-XIX-wiecznymi są też jak najbardziej fajnym źródłem. No, albo gry akcji, tak, komputerowe gry akcji, tak jak powiedziałem, robią to bardzo dobrze i bardzo fajnie wykorzystują ten taktyczny aspekt przestrzeni, w której znajdujemy się z graczami. Strzelba Czechowa. To jest taki przykład przygód, które mają coś, co... No właśnie, co to jest? Nie wiem, czy pojęcie strzelby Czechowa jest Wam gdzieś znane? Spotkaliście się z tym w... Racji. W dużym skrócie jest to taki element scenariusza, który kiedy pojawia się na początku, wiemy, że on ma jakieś zastosowanie i że on w pewnym momencie odpali. Tak, tak przysłowiowo ta strzelba to jest coś, co wisi na ścianie w scenie teatralnej, w której scenie prędzej czy później wypali. I zasadniczo mamy takie mechanizmy w grach, które sprawiają, że umieszczamy coś w scenariuszu i gracze nie są do tego w żaden sposób zmuszeni, ale z dużym prawdopodobieństwem zrobią z tym pewną przewidywalną rzecz. No i zasadniczo mamy tutaj dwa przykłady. Mamy Statuary Garden of the Little Monster, potwornie absolutnie wizualnie wyglądającą przygodę, która ma jeden z chyba najbardziej takich klasycznych mechanizmów z wykorzystaniem afordancji jakiegoś przedmiotu. Afordancja to jest takie pierwsze albo jedno z pierwszych takich oczywistych zastosowań danego przedmiotu. To jest termin związany trochę z psychologią projektowania, czy też w ogóle z psychologią generalnie. Dostrzegane afordancje to są dostrzegane zastosowania przez człowieka, który patrzy na dany przedmiot. No i w tej lokacji mamy kamienne figury. No to co robi bohater oczywiście w przygodzie fantazji, jeżeli widzi ludzi pozamienianych w kamień, to grzebie w swojej księdze z zaklęciami i jeżeli tylko ma do tego możliwość, to pierwsze co robi, to odczarowuje tych ludzi z kamienia. Jeżeli to jest tylko oczywiście fabularnie możliwe, fajnie na przykład to było zrobione w Baldur's Gate 1, nie pamiętam innej gry komputerowej, w której coś takiego moglibyśmy zrobić, w której mieliśmy rzeczywiście postacie zamienione w kamień, z którymi po odwróceniu tak jakby tego stanu można było pogadać, albo które mogły się do nas przyłączyć, albo dać nam jakąś nagrodę, czy cokolwiek innego. Tutaj mamy ogród podziemny, który jest urządzony przez, zdaje się z tego, co pamiętam w tym scenariuszu, meduzę, która żyje z tego, że robi rzeźby, na rzeźbie robi w taki sposób, że zamienia ludzi w kamień. Pomysł dość oryginalny, natomiast afordancja osoby zamienionej w kamień, jeżeli jesteśmy czarodziejem w grze fabularnej, jest bardzo oczywista. Chcę ją zamienić z powrotem z tego kamienia. Drugim przykładem jest w ogóle przygoda, do której jeszcze tutaj nawiążę, która jest, jak widzicie, to też jest przykład, że nie zawsze tak jakby przygody, które są najbardziej wypasione wizualnie, to są te przygody, które są najciekawsze mechanicznie. To jest przygoda, której, gdzie cała plansza jest narysowana ołówkiem i kredkami, zdaje się, na papierze w kratkę i zeskanowana, ale zeskanowana równo i ładnie, więc tak jakby to jest plus dla autora. I jest to przygoda, w której mamy bardzo dużo różnych mechanicznych, dziwnych rzeczy. Mamy jakieś dźwignie, mamy jakieś guziki, które aż się proszą, żeby je wcisnąć. Innym rozwiązaniem, którego akurat tutaj już, które już mi się tutaj nie zmieściło w jakiejś przygodzie jest, które teraz zasadniczo zaimplementowałem w swojej kampanii i zadziałało absolutnie pięknie, jest dzwon, który wisi w miejscu, w takim, w którym absolutnie nikt nie powinien w niego zadzwonić, ale prędzej czy później jest szansa, że któryś z waszych graczy, jeżeli ma taką nutkę eksploratora albo człowieka, który lubi sprawdzić, co robi ten guzik, to prędzej czy później zadzwoni w ten dzwon. No i oczywiście to wiszący dzwon czy te kamienne statuły to jest taka absolutnie klasyczna strzelba Czechowa. Fajnie też działa w takich małych, jak widzicie, pisanych przygodach. To jest coś, co mi się z kolei, przygoda będzie znana, już o niej przed chwilą mówiłem, określenie zapożyczyłem, bo spodobała mi się nazwa Material Design, absolutnie nie ma oczywiście to nic wspólnego z goglowskim Material Designem związanym z projektowaniem stron internetowych i aplikacji, ale z takim podejściem do projektowania, które akcentuje mechanikę elementów, które mamy. Generalnie jak przejrzycie przygodę z One Page Dungeon Code, znajdziecie w części z nich, niezbyt dużej,
tam jest około mniej więcej 10-15% tych przygód ma zagadki, które mamy dla graczy. No i często te zagadki są takie trywialne, tak? Mamy ułożyć jakieś puzzle, mamy rozszyfrować jakieś bardzo proste szyfry, poprzesuwać jakieś elementy. Natomiast to, co mi się bardzo podoba w przygodzie Broken Factory, jest to, że mamy tutaj zagadkę, to jest, jeżeli widać kursor, to dobrze, tutaj numer 3. To jest taka zagadka z płynami, która wymaga do swojego rozwiązania wciśnięcia guzików, ale żeby to zrobić poprawnie, to jednocześnie musimy zrozumieć pewną logikę przepływu w maszynie. I to jest taki design, który mnie osobiście strasznie urzekł w tej przygodzie. W ogóle nie wiedziałem go w żadnej innej w tegorocznych, zeszłorocznych w zasadzie, przepraszam, przygoda z One Page Dungeon Contest. To takie nawiązanie do logicznej, mechanicznej budowy jakiegoś urządzenia, które gracze muszą przeanalizować i zrozumieć i dopiero wtedy rozwiązać zagadkę, a nie na pałę wciskać guziki albo szukać jakichś oczywistych bardzo podpowiedzi, bardzo, bardzo w tej przygodzie mnie urzekło. Chciałbym to wykorzystać w jakiejś ze swoich przygód, które będę pisał w najbliższym czasie, bo samo rozwiązanie, tak jakby to, że mechanizm ma swoją logikę i patrząc na niego można wydedukować to, w jaki sposób działa, jest dla mnie osobiście czymś bardzo fajnym, bardzo ciekawym. Rzadko się z tym spotykam w takiej formie chyba aż tak namacalnie mechanicznej, w tym przypadku związanej z przepływem jakichś płynów. Nie miałem się jeszcze okazji z tym spotkać, więc stąd pokazuję to jako ciekawy patent. No i to jest coś, co takiego jest, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem na bardzo grubą, jednostronicową, krótką przygodę. To jest taka absolutnie epicka skala, która jest przyłożona do tej jednostronicowej historii. No i tutaj mamy dwie takie przygody, które dla mnie na potrzeby, które w ogóle zainspirowały mnie do tego, że w tym moim monstrualnym Excelu dołożyłem taką kategorię jak epickość. W złych przykładach, o których będę mówił za chwilę, zobaczycie dużo rzeczy, które są mało epickie. W sensie tam jest mało, jak wchodzimy w tą historię, to mamy takie poczucie, kolejna wieża czarodzieja, jego laboratorium znajduje się na górze, po drodze mamy jakieś minionki, które musimy rozdeptać, nic ciekawego tam się nie dzieje. Co się dzieje w tych przygodach? W Dawn of the Library mamy gigantyczną skalną kopułę, która jest jednocześnie biblioteką, podziemia tej biblioteki są zamieszkane przez plemię orków, na górze mamy kwatery, w których żyje jakiś rodzaj demona, a na końcu mamy jeszcze jakąś inną, zdaje się, nagę, czy jakąś inną demoniczną istotę, która w ogóle kontroluje, tak, duchową nagę, która kontroluje całe to miejsce, walczy z tym demonem, orki są tak jakby tym gdzieś kamieniem. Macie jedną stronę, a historia jest po prostu jak z powieści Howarda, tak, zasadniczo jest tutaj taki tak duży poziom epickości nawalony na tą jedną stronę, że ona prawie pęka, ale takiej epickości w pozytywnym sensie, tak, w sensie, że rzeczywiście możemy, jeżeli gracze chcą zagrać tylko raz, to nie jest kampania, chcą poczuć rzeczywiście przepływ jakichś emocji, to czasami nie warto. Ja to jest coś, z czym ja mam bardzo duży problem, kiedy projektuję sesję dla swoich graczy, że ja staram się, żeby mój świat był logiczny i często mi gdzieś trochę umyka ta epickość. Tak? To jest taka, te dwie przygody to jest taka absolutnie bezczelna, czysta, howardowska epickość w konstrukcji scenariusza. No i druga przygoda, właśnie, która też ma taki no, biblijny wręcz wymiar, jeżeli chodzi o skalę konfliktu i skalę problemu. Wyobraźcie sobie, że na miasto, w którym mieszkacie, toczy się koło, które ma, zdaje się, tutaj chyba jest 500 stóp, tak, czyli no jest gigantyczną stalową konstrukcją, która toczy się na miasto, no i wkrótce je zmiażdży, jeżeli nasi bohaterowie z czegoś z tym nie zrobią. Więc po pierwsze muszą się dostać do środka, przejść przez różne pokręcone lokacje, które się tam znajdują, no i znaleźć i pokonać w miarę możliwości czarodzieja, który stworzył całe to obłąkańcze urządzenie. Nie ma tutaj żadnej logiki, żadnego uzasadnienia w świecie gry, skąd to się wzięło, po co to się wzięło, skąd się wzięło żelazo, tak jakby, żeby wybudować to koło, skąd się wzięły istoty, które je zamieszkują, to nie jest ważne. Mamy gigantyczne stalowe koło, które toczy się, żeby zmiażdżyć miasto i tutaj poziom emocji w tej historii jest naprawdę duży. I obydwie te przygody są, nie, przepraszam, Dawn of the Library nie jest przygodą wyróżnioną, ale The Roving Wheel jest przygodą bardzo wysoko ocenioną przez autorów scenariusza. Z dość zabawnym pomysłem też obracania strony, tak, no bo skoro koło, to strona może się obracać, tak jakby i opisy mogą się obracać, tak żeby graczom trochę utrudnić patrzenie na to i wyobrazić, dać trochę namacalność tego, że rzeczywiście ta cała konstrukcja się toczy. Pomysł oryginalny, doceniony też przez jurorów, więc no i absolutnie w swojej skali, rozmachu epicki. A mieści się na jednej stronie.
To jest przygoda, która mnie osobiście, która nie była wyróżniona. To też jest dla Was taka uwaga, że czasami jak popatrzycie na oceny w konkursach takich jak, jeżeli popatrzycie na oceny w Quentinie, to jesteście w stanie patrząc na przygody dość dobrze przewidzieć, które przygody zostaną ocenione wysoko, bo te kryteria oceniania są dość jasne. Natomiast w One Page Dungeon Contest jest tak, że ta skala oceny jest dużo bardziej losowa. Tam starzy wyjadacze, którzy znają ten konkurs od lat i startują tak jak autor przygody o nieumarłym rekinie, któryś nasty albo dziesiąty raz w tym konkursie, czasami nie otrzymują żadnych punktów, nie dostają wyróżnienia. Tak, tutaj to, co się liczy, to jest koncept, to, co zahacza jakoś odbiorcę, pomysł, fajna narracja, ale takie dobre rzemieślnicze wykonanie absolutnie nie jest czymś, co gwarantuje zwycięstwo w One Page Dungeon Contest. I to, co chcę Wam pokazać, to jest taka przygoda, która dla mnie jest po mistrzowsku zrobiona rzemieślniczo i ona pokazuje jedną bardzo fajną rzecz, taką na jednej stronie opisaną malutką społeczność. Mamy społeczność uchodźców, która znajduje się w takim półzrujnowanym, pół niewykorzystywanym już generalnie na cele religijne opactwie. No i mamy graczy i leniwego inkwizytora. I leniwy inkwizytor prosi naszych graczy po to, żeby odrobili za niego wykonali za niego jego pracę. Przepytali tych w tym dość takim ponurym, trochę takim dark fantasy świecie, przeprowadzili śledztwo dotyczące tego, które z postaci, którzy z tych uchodźców rzeczywiście znajdujących się w opactwie są grzesznikami. Plot twist tutaj jest taki, że każdy z tych uchodźców ma coś za uszami. Jeżeli zobaczycie tak jakby te opisy na dole, to są takie bardzo króciutkie, to są jednozdaniowe opisy postaci, jednocześnie takie, które bardzo sprawnie pozwalają pokazać tą postać, odegrać tą postać, no i zbudować całą tą mechanikę śledztwa tego, że gracze starają się poznać tych ludzi, starają się wniknąć w ich wzajemne relacje. Tutaj mamy też informacje, kto z kim na przykład romansuje, kto robi jakieś po prostu głupie rzeczy w życiu, no i kto jest finalnie tym winowajcą, o którego chodzi inkwizytorowi. Bardzo prościutki opis, ale jednocześnie bardzo taka gęsta i żyjąca mała społeczność opisana tylko na jednej stronie. Dla mnie to jest, tak jak mówię, to nie jest przygoda, która była gdzieś wyróżniona, natomiast dla mnie ona rzemieślniczo i fabularnie jest takim pod kątem tego, jak się pokazuje świat za pomocą minimalnych środków jest absolutnie majstersztykiem i bardzo polecam, bardzo zachęcam do zapoznania się z tym, w jaki sposób bardzo skromnymi środkami buduje i pokazuje tą społeczność. Świat w Katułce. To jest przygoda, która dla mnie jest oczywiście absolutnie, ona jest została wyróżniona w konkursie One Page Dungeon Contest i dla mnie jest absolutnie mistrzostwem tego, jak można pokazać świat cały. To nie jest jedna historia, to nie jest jeden lot, nie jest jedna mała społeczność, to jest cały, dość duży wycinek świata, który jest pokazany w tym scenariuszu. Tak, zasadniczo wydaje mi się, że inspiracja, tutaj widzę pytanie o imię Róży, inspiracja imieniem Róży wydaje mi się dość czytelna, chociaż te bohaterowie, mieszkańcy tego opactwa nie są, broń Boże, mnichami, ale tak, w sensie tak jakby mechanika tego, co robią gracze i tam jest jeszcze też bardzo fajna mechanika tego, że można wkurzyć mieszkańców w pewnym momencie i oni mogą dużo, dużo mniej chętnie traktować graczy jako osoby, które są z ich społeczności. Więc ogólnie bardzo polecam. Natomiast ostatnia przygoda, którą chciałem pokazać, tak jakby to jest miniaturka świata, która jest opisana na jednej stronie. To jest pod tytułem Stockholm Cartel. Autor tej przygody nie jest jednym z autorów Morgborga, ale styl pisania Stockholm Cartel jest absolutnie bez pudła widoczny w opisie tej przygody. Mamy ogólnie dość skomplikowaną historię kultu, który jest umieszczony w pewnej zagubionej dolinie w dżungli. I mamy, jak w to się trzeba trochę wczytać, ale to chciałem Wam pokazać jako taki przykład tego, że na jednej stronie można zrobić malutki, ale w pełni spójny i w pełni logicznie działający świat. I tutaj zwróćcie uwagę, że tutaj mamy bardzo dużo elementów, które tworzą, dają takie zahaczki i pokazują pewne elementy świata, które potem pozwalają to bardzo fajnie i tak pozwalają też przede wszystkim mistrzowi gry wczuć się w tą historię, pozwalają zobaczyć, poczuć tą krainę. I jak zobaczycie, to mamy tutaj bardzo dużo różnych informacji o samej krainie. Mamy oczywiście głównego antagonistę, który jest jakiś bardzo pojechany półbóg, który kontroluje piramidę, która jest dostępna tylko na planie śmierci, na planie materialnym w ogóle nie jest widoczna w tym miejscu, tylko są odczuwalne jakieś tam magiczne omeny. No jest oczywiście cała ta konstrukcja, chociaż jak widzicie tutaj, to nie jest loch, tak? To nie jest one page dungeon, to jest one page kraina zdecydowanie.
Ale tak jakby są te elementy przestrzenne świata zarysowane, ale mamy też bardzo ciekawe elementy pokazujące strukturę relacji między tym złym bóstwem, między kapłanami, którzy go czczą, między jakimiś kultystami, którzy przybywają tutaj z zewnątrz. Mamy elementy pewnej kultury materialnej, tak jak medaliony, mamy potwory, które spotykamy, mamy pewnych mieszkańców tej gry. Mamy bardzo dużo różnych elementów, w których możemy budować świat i jednocześnie ja czytając tą przygodę mam takie poczucie, że tutaj nie mam elementów zbędnych, ale też nic nie brakuje mi do tego, żebym poczuł, jaki ten świat jest. To jest dla mnie taki bardzo charakterystyczny sposób pisania, który wypracowali sobie autorzy ze Stockholm Cartel. On jest też widoczny w Morborgu, tak? Bo Morborg, jeżeli się z nim zapoznacie, to jest gra, która jest bardzo oszczędna w słowach. Tam nie ma dużo tekstu, tam jest koncepcja, tam są właśnie tylko te rzeczy, które są niezbędne, żeby wczuć się i zbudować nastrój tego świata i dla mnie oni absolutnie robią to po mistrzowsku i w tej przygodzie też to widać. Karl Niebleus jest jednym z autorów, który w ramach Stockholm Cartel tworzy inne scenariusze. On nie jest akurat jednym z autorów Morgborg, ale tak jak mówię, styl pisania jest absolutnie widać, że oni mają go wypracowany jako grupa i używają bez wahania i ta przygoda jest, ona została i wyróżniona dość wysoko, no i jest też po prostu świetnie napisanym scenariuszem, w zasadzie szkicem mini kampanii, który jest wystarczający też do rozegrania tej kampanii, z wyjątkiem jakichś takich banalnych rzeczy typu puste bloki. Tak, i Dead Ziggurat się nazywa ta przygoda, bo czcionka, tak jakby to jest, sama czcionka nawet komunikuje, że to jest Stockholm Cartel. Dobra, to jest tyle tych rzeczy, które są pozytywne, które moim zdaniem warto ściągnąć, warto zapoznać się. Znaczy jest ich oczywiście dużo, dużo więcej, ale wybrałem te, które wydawały mi się najciekawsze albo najmniej banalne, z którymi się najrzadziej spotykałem gdzieś w innych grach czy w innych scenariuszach. Teraz na zakończenie sprawdzę, ile zostało nam czasu. Zostało nam 14 minut, więc myślę, że idealnie, żeby się pośmiać. Więc teraz dramatyczne fuck-upy, które są wysyłane na konkurs. I to jest trochę tak, że pewnie o części z tych rzeczy wam nie muszę mówić, ale myślę, że po pierwsze warto spojrzeć tak jakby, co jest czasami na konkurs wysyłane, a pewnie też część z błędów, mi się na przykład część z tych błędów mimo wszystko na jakimś etapie swojego pisania niezbyt też, tak jak mówiłem, zresztą niezbyt długiego zdarzało popełniać, więc może gdzieś warto o tych rzeczach, nawet nie w tak hardkorowej formie, jak mamy tutaj, ale może warto pamiętać, może gdzieś tak jakby to pomoże nie wpaść w jakąś pułapkę przy pisaniu własnych przygód. Dobra, po pierwsze, jeżeli mówimy o jednostronicowych przygodach, ale myślę, że to dotyczy wszystkich przygód tak naprawdę, bo po prostu jest wtedy, jak mamy dłuższą przygodę, to jest więcej stron, mamy takie podejście, dajcie więcej literek, papier to wytrzyma, tak parafrazując cytat z mojego ukochanego Absolutny Czarnobyla. No więc zasadniczo można wkitrać za przeproszeniem tych literek bardzo dużo na stronę. Ja sprawdziłem dokładnie ile, bo dla przygód, które mamy skodowane, ich jest 100, żeby nie skłamać, chyba 115 z 2019 roku. To, co widzicie po prawej, tak jakby to jest coś, co było wykorzystywałem na swoje potrzeby, ale też jest elementem tak jakby gdzieś jakiegoś artykułu, który powstaje. To jest histogram, który pokazuje, ile znaków, jak dużo przygód ma ile znaków. Na osi Y-ów mamy ile jest takich przygód, na osi X-ów mamy to, jaki jest przedział długości znaków. Więc zasadniczo widzicie, że większość rozsądnych autorów upycha gdzieś mniej więcej około od 2000 do 4,5 do 5 tysięcy, tak jakby to jest taka rozsądna granica. Moja przygoda, która w zeszłym roku wygrała konkurs na Awangardzie, to było mniej więcej 4600 znaków i tutaj było dość komfortowo, czcionka była już co prawda 8, 9 momentami, ale była jeszcze czytelna na wydruku. Ale są też tacy twardzi zawodnicy, którzy uważają, że nie, papier jest w stanie zmieścić dużo więcej znaków, papier jest w stanie, jedna strona A4 jest w stanie zmieścić nawet do 9000 znaków, jeżeli zrobimy po prostu odpowiednio małą czcionką. Zwróćcie uwagę też, że przy tak małej czcionce, jak mamy w tej przygodzie zastosowanej tutaj, dałoby się pewnie jeszcze zmieścić tych znaków trochę więcej, więc tak naprawdę potencjał rozbudowywania treści w tych przygodach jest naprawdę duży. Ale jednocześnie, jak zwrócicie uwagę, to żadna z tych przygód fajnych, które pokazywałem wcześniej, tak jakby tego nawet się nie zbliży do tego limitu, więc więcej nie zawsze znaczy lepiej, a gdzieś tak jakby to optimum w tych małych przygodach jest jednak pewnie gdzieś zdecydowanie poniżej 9000 znaków. Chociaż niektórzy z uporem maniaka, jak widzicie, są 4 przygody, które przekraczają poziom 7000 znaków w tym korpusie, więc jest to rzadkie, ale czasami się trafiają tacy ludzie, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia i dużo do napisania. No, Word jest bardzo wytrzymały, jeżeli chodzi o obniżanie wielkości czcionki.
Dobra, coś, co jest taką sytuacją, w której macie poczucie, że jak otwieracie, to, że po trzech zdaniach czytania tej przygody wiecie już dokładnie, jak ten film się skończy. Czyli generalnie można to nazywać w różny sposób banałem, kliszą, sztampą, jakkolwiek. Nie wiem generalnie, czemu czasami ludzie się fatygują, żeby wysyłać takie rzeczy na konkursy, ale po lewej stronie macie, to jest cała. Ten fioletowy kwadrat, to jest napisane pod spodem, to jest cała przygoda. Nie? Tutaj autor się nie napracował jakoś strasznie mocno, tak jakby miał dobry pomysł, w swoim mniemaniu zrobił magiczny warsztat, tak jakby. No, jeżeli możecie sobie wyobrazić wieżę czarodzieja, do której wejście wymaga rozwiązania jakiegoś problemu, to oczywiście ta wieża ma absolutnie wszystkie standardowe, najbardziej możliwe, powtarzalne, kliszowe, sztampowe rozwiązania dotyczące tego, jak może wyglądać wieża czarodzieja. Na początku na parterze mamy magiczny sklep, miejsce do przyjmowania gości, jakąś sypialnię, później mamy jakiś magazynek, no i na górze mamy laboratorium czarodzieja, tak jakby miejsce, gdzie jest oczywiście tak jakby finalna. Więc zasadniczo, jak otwieracie, wyobraźcie sobie metaforycznie to, że jak otwieracie drzwi do tej wieży jako gracze, tak jakby i wiecie już, co się dzieje, to wiecie do końca, co się będzie działo do samej góry. Przykładem, który jest technicznie bardzo świetnie zrobioną przygodą, tak? Ghosts of Mars. To jest przygoda, która jest zrobiona naprawdę ładnie, dopracowana, czytelna, przejrzysta, super. Tylko problem jest taki, że kiedy otwieracie drzwi do pierwszej lokacji, zaspoiluję, bo uważam, że nie warto marnować czasu na tą przygodę. Jak otwieracie drzwi do tej lokacji, to już dokładnie wiecie, co się będzie działo. Widzieliście ten film science fiction co najmniej kilkanaście razy. Kiedy widzicie pierwszą jakąś ofiarę albo pierwsze ślady, że coś poszło nie tak w tej stacji kosmicznej, to tutaj poszło dokładnie tak samo, nie tak jak we wszystkich innych filmach science fiction, które widzieliście. To znaczy, coś się wydostało, coś zrobiło kuku do tej pory tu urzędującym naukowcom, część z nich zamieniło w jakieś swoje sługusy, część z nich po prostu umarła i w jakichś teatralnych pozach bardzo jest porozrzucana po lokacji. Te sługusy oczywiście generują rozmaite jumpscare'owe momenty, takie kiedy wyskakują na graczy w najmniej przewidywalnych momentach. No i na końcu mamy główne siedlisko tego zła, czyli w tym przypadku jakiegoś takiego psychoaktywnego grzyba, które trzeba oczyścić albo paść jego ofiarą jako gracze. No i najlepiej to jest oczywiście zrobić miotaczem ognia, bo czemu nie, tak? Bo oczywiście miotacz ognia też mamy w tej historii, więc klisza, sztampa tak duża, jak tylko się da, jak widzieliście Event Horizon czy inne firmy, takie właśnie dungeon crawlerowe, które opowiadają taką historię ludzi, którzy zaginęli w kosmosie, to po prostu po otwarciu drzwi na tą stację w lokacji numer jeden wiecie dokładnie, co się będzie działo do samego końca. Więc bardzo fajny potencjał technicznie, bardzo dobrze zrobiona, w sensie edytorsko, narracyjnie też nieźle, tak? Bo ta historia jest opowiedziana konsekwentnie, ale nie ma w niej absolutnie żadnej krzty oryginalności. Brak struktury. To jest coś, co jest rzadziej spotykane. W sensie z tak dramatycznym przykładem spotkałem się tylko jednym w 2019 roku, ale myślę, że warto na niego spojrzeć. Przypominam, że mamy przygodę, która jest, że konkurs jest konkursem, w którym startują raczej lochy, a konkretne lokacje, no bo mamy w końcu w nazwie One Page Dungeon. Czasami przechodzą też w nim przygody albo jakieś takie większe kawałki świata, które jednocześnie pozwalają rozegrać jakąś spójną przygodę albo mały fragment kampanii. One też są czasami wysoko oceniane. Tutaj macie historię krasnoludzkiego bazaru, która tak naprawdę w ogóle nie jest historią. Macie lokację, która jest po prostu czymś, co możecie umieścić w swojej kampanii, tylko w sumie nie wiem po co, bo taki bazar każdy z was, każdy mistrz gry, który ma doświadczenie dłuższe niż, nie wiem, 10 godzin grania, jest w stanie wymyślić z palca. Tak jakby tutaj nie ma ani żadnego pomysłowego rozwiązania. Mamy strasznie dużo literek i mamy jednocześnie żadnego ciekawego nowego pomysłu. Ten twór po lewej stronie, nie wiem, czy jest mapką, czy jest jakąś taką osobliwą dekoracją. Trudno powiedzieć, może to jest mapa tego krasnoludzkiego bazaru, w żaden sposób tekst się do niej nie odnosi. Trudno powiedzieć, po co ona w ogóle jest. Całość nie ma żadnej struktury, nie ma żadnego konfliktu, nie pokazuje też żadnych aktorów, którzy mogą być później wpleceni w kampanię. Po prostu jest, tak jak nazwa wskazuje, jest po prostu zwykłym bazarem. Więc taki bazar, tak jak mówię, każdy mistrz gry jest w stanie wymyślić w 5 minut i nie jest do tego, nie potrzebuje do tego pisanej przygody. Więc tak jakby brak struktury, brak jakiegokolwiek pomysłu, no nie jest to ani dungeon, ani przygoda, ani zaczątek kampanii. Bardzo dużo tekstu, który jest nie napisany, nie wiadomo po co. Tutaj zaczynamy wchodzić w takie grubsze elementy. Patrzę, ile jeszcze osób zostało. Cieszę się, że wszyscy dzielnie śledzą. Teraz będzie śmiesznie, naprawdę obiecuję. Tak jakby tak, czyli mamy makaronowego penisa. To jest coś, do czego nawiązywałem już wcześniej przy przygodzie o rekinie. Dla mnie taka ta przygoda była estetycznie na granicy. Ja bym swoim graczom tego nie
zrobił, ale gdybym trafił tam jako gracz, to podejrzewał, że bawiłbym się świetnie. To jest przygoda Pan's Passionate Play. Mamy antagonistę, którym jest gnom Lisz, który jest absolutnie chaotyczny w swoim zachowaniu, w swoich nastrojach. No i robi graczom różne kuriozalne sztuczki. Zasadniczo mamy tutaj przygodę, która, w której dekorum jest tak zaburzone, że mój gdzieś zmysł estetyczny, może nie każdy ma swój, tak jak może są osoby, dla których to jest śmieszne, ale mój zmysł estetyczny gdzieś po prostu cierpi od czytania tego, więc zasadniczo Lizard Meni, którzy pojawiają się z kałasznikowami w trakcie sztuki, którą gracze muszą wystawić po to, żeby zadowolić tego dość wybrednego i dość chaotycznie się jednoczyć. Co to jest? Halo, halo? O, przepraszam, włączyłem mikrofon. A, spoko. Więc Lizard Meni z kałasznikowami, zwróćcie uwagę na nagrody, tak jakby to jest zaklęcie, które dosłownie zamienia penisa w makaron, więc naprawdę szanuję pomysłowość autora, ale nie. W sensie moja granica estetyczna tak jakby tutaj została jakoś dość dramatycznie przekroczona, no zresztą chyba podobnie to odebrali jurorzy, bo Pan's Passionate Play. I to jest ciekawe zasadniczo, bo to jest przygoda, która jest napisana w kolaboracji z Rolfem Taraskiem. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś trafić na tych autorów. Ja ostatnio na jednym z, nie pamiętam, w którymś z blogów RPGowych właśnie autor się pokazywał tak jakby, że Rolf Tarask robił fajne rzeczy. To są Brazylijczycy, którzy publikują takie mini właśnie jedno-dwustronicowe przygody. I oni rzeczywiście mają naprawdę świetne rzeczy. W sensie oni normalnie piszą bardzo, bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne dwustronicowe scenariusze, które są takimi ładnymi miniaturkami, po które warto sięgnąć. Ja parę z nich nawet kupiłem. Bardzo polecam generalnie. Natomiast to, mimo tego, że to są autorzy, którzy są gdzieś na tym rynku obecni od jakiegoś czasu i mają jakąś tam bazę fanów, to dla mnie jest absolutnie pojechane. No i estetycznie tak jakby kompletnie nieakceptowalne i ich zdaje się, że podobną opinię mieli jurorzy konkursu One Page Dungeon Contest, więc czasami ta granica między kaczym nieumarłym piratem, a zwojem, który zamienia penisa bohatera w makaron, no jest naprawdę bardzo, bardzo cienka i bardzo łatwo jest ją przekroczyć, jeżeli chcecie zrobić coś, co jest off i trochę gimnazjalne, a łatwo jest tak jakby być zbyt gimnazjalnym. Znaczy chociaż mnie w gimnazjum to by śmieszyło, więc może tak jakby jest grupa docelowa na tego typu tekst. Dobra. Problem z affordancją. To, co pokazywałem wcześniej, pewną strzelbę Czechowa, tak? Czyli taki mechanizm, który wiemy z dużym prawdopodobieństwem, jak się zachowa, jak zadziała. My jako mistrzowie gry, jeżeli go wplatamy w swój scenariusz, to gracze prawdopodobnie to zrobią. Prawdopodobnie ktoś zadzwoni w ten dzwon, ktoś pociągnie tą dźwignię, wciśnie guzik, no i wtedy się coś śmiesznego stanie. A jeżeli nie, to gracze będą mieli cały czas takie poczucie niedomknięcia, tak jakby niesprawdzenia czegoś, co się stało, które też w sumie jest fajnym, tak jakby taką niespełnioną potrzebą eksploracji, nawet jeżeli rozsądek ich powstrzyma od wciśnięcia tego guzika. Natomiast są czasami przygody, które robią coś bardzo złego. Mianowicie tworzą taką affordancję właśnie, czyli tworzą taką rzecz, która zachęca, aż prosi graczy, zrób mnie, zrób to, tak, to jest to, co powinieneś zrobić. Na przykład tworzą portal w lokacji, do którego dość szybko można trafić, jeżeli się odpowiednio przez nią porusza i niestety portal działa w taki sposób, że bez odpowiedniego klucza, jeżeli przez niego przejdziemy, a możemy to zrobić bez odpowiedniego klucza, to zabija gracza. Tak jakby po prostu mamy kill. To jest taki, mi ogólnie taki styl old school revival tak zwany, jest dość bliski w prowadzeniu, tak? Czyli tego, że akcje graczy mają konsekwencje, ale dla mnie ta sytuacja jest po prostu idiotyczna. Znaczy nie ostrzegamy gracza w żaden sposób, nie sygnalizujemy tego, a affordancją portalu jest to, że ktoś mniej odporny na taką potrzebę eksploracji może po prostu przez niego przejść, jeżeli zobaczy, a nuż widele, co się stanie. No to fajnie by było, nawet jeżeli ma się stać coś złego, żeby stało się coś złego, ale nawet na Boga nie zabijajmy gracza w tej sytuacji. Tutaj po prostu bezdyskusyjnie, jeżeli nie mamy klucza, gracz jest out, więc możemy sobie zrobić nową postać, albo jak ktoś przyszło czterech graczy, to reszta gra we trójkę, a czwarty może sobie iść do domu. Więc ogólnie tak jakby to jest dość moim zdaniem słabe rozwiązanie, które jednocześnie wykorzystuje taką psychikę gracza, że gracz może to zrobić, tak? To go mocno zachęca. To nie jest jakaś wieża z czaszek, do której się trzeba wspinać na sam szczyt. Jest to bardzo żmudne, mozolne i niebezpieczne. Nie, to jest po prostu otwarty portal, który stoi na środku pomieszczenia i można w niego wejść. I jest szansa, że ktoś to zrobi. No, jeżeli zagramy zgodnie z literą tego scenariusza, to nie skończy się fajnie. To rozwiązanie ma tak jakby jeszcze wersję rozwojową, to jest dramatyczny fuck up numer 6, mianowicie zabicie gracza, zanim się sesja zacznie. To jest generalnie w ogóle rozwiązanie genialne w swojej prostocie, bo to jest, jak jesteście leniwym mistrzem gry i mówiliście się z ludźmi na sesję, ale w sumie nie chce wam się prowadzić, to zróbcie tak jakby to w taki sposób, jak jest zrobione w tym scenariuszu. To znaczy zróbcie total party kill
przed rozpoczęciem właściwej przygody. To jest genialne absolutnie w swojej postaci rozwiązanie. No i tutaj jest, macie tajemniczą wyspę, na której się znajdują różne dziwne rzeczy, ale zasadniczo problemem jest to, że jest ten akt drugi, akt C, tak? Czyli zasadniczo, kiedy w zasadzie zanim dotrzemy na właściwą wyspę, zanim dotrzemy na właściwe miejsce przygody, zwróćcie uwagę, że w morzu gracze mogą spotkać tak, że może im się przydarzyć dokładnie, tam jest taka mechanika, ona statystycznie nie jest jakaś bardzo nieprawdopodobna niestety, a nawet gdyby to prawdopodobieństwo było bardzo małe, to ono i tak jest dramatycznie złe w tym miejscu konkretnym, bo ponieważ gracze mają szansę, że ich statek zatonie, jeżeli statek zatonie, to z kolei mają szansę, że zostaną ugryzieni przez petryfikujące piranie, no a jeżeli zostaną ugryzieni przez petryfikującą piranie, tak jakby to dodając 2-2 w morzu, tak jakby po prostu toną. Więc przy odrobinie szczęścia możemy tymi petryfikującymi piraniami po 15 minutach sesji załatwić naszych graczy, powiedzieć im, że mają sobie iść do domu, a my mamy wolne. Nie? Tak jakby jako rozwiązanie dla mistrza gry, może to powinno być tych dobrych, ale ja bym swoim graczom czegoś takiego nie robił, więc ogólnie chyba nie polecam. Ale takie nieprzemyślane użycie takich bardzo radykalnych właśnie OSR-owych mechanizmów, chociaż niektórzy by powiedzieli, że to z OSR-em nie ma nic wspólnego, tak, czyli z takim wyciąganiem ze światem, który jest trochę losowy, ma swoją logikę i wyciąga czasami konsekwencje wobec graczy, jeżeli źle zaplanowali swoje posunięcia, no to jest bardzo duże nadużycie i bardzo złe zrozumienie moim zdaniem tego podejścia. No ale oczywiście może dla kogoś atrakcyjne. Dla mnie na pewno nie. Dobra, co mamy dalej? O, tak. Tak, tu są takie, zaczynają się już takie fuck-upy, które mnie naprawdę osobiście bolą. Jeżeli patrzę na to jako na zgłoszenia konkursowe, ale też jako na tekst, to po prostu mi osobiście od tego miejsca mniej więcej opadają ręce. To jest fuck-up, który nazwałem stary, nie wiem, ty mi powiedz. Zdarzają się, i to wcale nie tak rzadko, jak można byłoby sądzić, takie przygody, które są zgłoszone do konkursu, które są w zasadzie nawet, nie wiem, czy do końca pomysłem na przygodę, bo one zawierają więcej pytań niż gotowego settingu. O, przepraszam, zbliżam się do końca czasu. No, dla mnie tak, to też uważam, że to z OSR-em nie ma nic wspólnego, więc, ale po prostu paroduję trochę to podejście w tym opisie. Dobra, natomiast to są takie przygody, które stawiają, mają być jednocześnie opisem scenariusza i zawierają same pytania. Skąd się wzięły te duchy, dlaczego to tak działa, czego oczekuje ta postać. Ja czytając scenariusz jako mistrz gry oczekuję odpowiedzi na te właśnie pytania, tak? A tutaj dostaję pytania, tutaj zostaje szkic, zbiór jakichś pomysłów i kilka kiepskich rysunków. Jedyny fajny mechanizm, który jest w tej przygodzie po lewej stronie, to jest mechanizm generowania losowych nagrobków. To jest jedyna pozytywna rzecz, którą jestem w stanie o niej powiedzieć. Na przykład po prawej stronie jest jakąś absolutnie deliryczną wizją, której ja osobiście z lochem zrobionym w Excelu i której ja osobiście nie rozumiem i nie wiem, o co w niej chodzi. Tutaj mogę, jak chcecie, to mogę wam wysłać później prezentację, może jak ktoś rozkminie, o co tutaj chodzi, to chętnie posłucham. Numery, które są w tekście, jakoś bardzo luźno korespondują, one mają jakieś nawiązanie do tych notatek, które są poprzypinane, całość jest zrobiona jako taka karta, ekran czegoś w biurze, czy jako jakiś taki taka mocno biurowa estetyka. Nie trafia to do mnie zupełnie, nie zachęca mnie w żaden sposób do tego, żeby się zagłębić. Jeżeli tam jest jakaś zagadka, to ja naprawdę nie mam ochoty jej rozwiązywać. Chciałbym mieć trochę więcej odpowiedzi, trochę więcej informacji jako czytelnik tego scenariusza. Może koncept jest genialny, ale ja tego geniuszu nie jestem w stanie docenić w tej sytuacji. O, jak zmarnować dobry pomysł na przygodę? W sensie możecie mieć naprawdę świetny pomysł na przygodę i podać go w absolutnie fatalny sposób. Tu są dwa przykłady takich błędów, których jest masę zasadniczo w Vampire Dungeon Contest. To jest katalog, na podstawie którego można by stworzyć podręcznik, jak nie pisać przygód albo jakie błędy edytorskie można popełnić przy tworzeniu przygód. Po lewej stronie macie przygodę, która jest fajnym pomysłem. Macie handlarza magicznymi przedmiotami, który sprzedaje graczom geodę, taką bryłę jakiegoś kamienia. No i ta bryła jest magiczna, ona sama w sobie jest lochem, czyli można się, wyzwalając jej magię, można się dostać do tego lochu i rozwiązać zagadkę w niej zawarto. Pomysł jest genialny, ale wykonanie, poza rysunkiem samego Perszela, tego handlarza, który nam sprzedaje geodę, i rysunek geody też ma pewien urok, ale cała reszta jest piekielnie nieczytelna, nie wiedzieć czemu napisana długopisem. Gdyby te same rysunki sensowniej opisać, sensowniej to poukładać, to naprawdę mogłaby być bardzo ciekawa, bardzo przyjemna do rozegrania przygoda jako pomysłowy przerywnik do dowolnej w zasadzie fantasy kampanii. Świetna rzecz, tak jakby. Natomiast w tej formie jest absolutnie nieczytelna, nieużyteczna jak dla mnie i mnie osobiście odpycha. Po prawej stronie macie przygodę, która jest z kolei zrobiona bardzo fajnie, natomiast ona ma
jeden zabieg edytorski, który jest. To jest jej tytuł Now and When, dotyczy tego, że mamy pewną wieżę czarodzieja, którą możemy zwiedzać jednocześnie w dwóch wymiarach czasowych. Mamy dwie epoki, w których ona się znajduje, możemy się przemieszczać w czasie. Pomysł wykorzystywany dość często, tutaj wykonany bardzo fajnie, tak jakby tutaj narracyjnie, tak jakby strukturalnie ta przygoda jest naprawdę przyjemnym pomysłem, tylko problem jest taki, że problem jest stricte edytorski. Te opisy, które się znajdują przy każdym poziomie, one dotyczą dwóch epok. Jak widzicie, te opisy się różnią czcionką. W jednym, jeden jest opisany czcionką szeryfową, drugi bezszeryfową. Jest to przy czytaniu tekstu tak dramatycznie niewygodne, żeby wyłapać, w którym momencie się kończy jeden opis, w którym kończy się drugi. Można by, byłoby to zrobić w każdy inny sposób edytorsko, kolorem, kursywą, czymkolwiek, co byłoby odrobinę bardziej czytelne. Dla mnie osobiście dostaję przy trzecim mniej więcej levelu tej wieży oczopląsu i nie mam już ochoty sprawdzać, co jest przeszłością, a co jest przyszłością tej wieży. A szkoda, bo tak jak mówię, projekt i koncept jest naprawdę fajny. W sensie mi się on podoba, natomiast przez jeden drobny błąd edytorski, tak jakby całość jest no, w zasadzie zmarnowana. Szkoda. Tak, to jest taki już poziom gruby. Jak widzicie, to jesteśmy już dość głęboko w otchłani. Mamy temat, który jest fajny. W sensie mamy temat, który jest takim próbą zmierzenia się z autorytaryzmem, z no bardzo obecnie też nadużywanym, wydaje mi się, czasami określeniem faszyzmu, ale to tak jakby nie wnikajmy w tematy polityczne. Mamy przygodę, która sprawia, że mamy poradzić sobie z przywódcą nazistów. No i dla mnie problem tego jest taki, że bardzo poważny temat, który też tutaj ta sekcja GM Instructions, jak sobie ją zobaczycie, wydaje mi się, że autor tej przygody chyba chciał to trochę pokazać jako tak w kontekście trochę larpowej, może trochę eksperymentu psychologicznego. No, ta forma, którą tutaj mamy, ona tego absolutnie nie dźwiga. Tak? Mamy zapowiedź czegoś, ja osobiście spodziewałbym się czegoś poważnego w sensie psychologicznym, w sensie pewnego podejścia, a mamy miks poważnego tematu, niegłupiego być może pomysłu na jakąś taką rozgrywkę psychologiczną z graczami, z bardzo głupim i bardzo losowym lochem. Tak jakby dla mnie to mimo tego, że ta przygoda tak jakby została wyróżniona, to ona dla mnie gdzieś absolutnie przekracza i granice dekorum i tak jakby tego, w jaki sposób możemy o takich bardziej serio tematach pisać w grach fabularnych. To nie są niestety naziści z Księżyca, tak, do których można mieć pewien sentyment, tak jakby taki w stylu Wolfensteina, bo tam ta konwencja jest spójna, to jest znowu trochę case tego rekina. Dla mnie to są niestety naziści z czapy, więc szkoda, bo potencjalnie ten pomysł mógł być ciekawy, a dla mnie jest gdzieś taki przez pomieszanie poważnego z niepoważnym jest bardzo nieczytelny w sensie intencji autora i bardzo męczący też w odbiorze. No i to jest już absolutnie dno piekła. Mamy taki, to jest przygoda, co się nazywam przygodą dziewiątej gęstości. Z tym was mogę zostawić na koniec, bo to jest mapa, która jednocześnie jest szyfrem, który prawdopodobnie prowadzi do skarbu. W sumie nie wiem, bo mamy tylko tytuł tej przygody, który to jest jedyna rzecz napisana po ludzku, Treasure Island, i autora. Możecie napisać do autora, co miał na myśli. No i prawdopodobnie tutaj gdzieś jest ukryty jakiś szyfr, ale... Znaczy dla mnie jedna rzecz, która sprawia, że może mógłbym się nad tym pochylić, ale się chyba nie pochylę nigdy nad tą przygodą, jest taka, że to jest wszystko piekielnie czytelne. Gdyby to wszystko było zrobione czytelnie, to rozważyłbym danie temu szansę i miał nadzieję, że to nie jest jakieś maniackie bredzenie autora, a że rzeczywiście są tutaj pewne informacje, które pozwolą rozegrać z tego przygodę, jeżeli rozwiążemy ten szyfr, albo być może damy to w ogóle jako handout graczom, może to jest fajny handout, ale niestety nie zaryzykuję tego, bo on jest po pierwsze nieczytelny, a po drugie może się okazać, że jest absolutnie bredzeniem maniaka, bo nie ma żadnego streszczenia, ani żadnej informacji o tym, co się w tym scenariuszu znajduje, więc jeżeli macie naprawdę czasami taki kreatywny pomysł, to dajcie, błagam, do niego jakiekolwiek minimum streszczenia, czy minimum zapowiedzi, bo jak nie, to niestety skończycie w tej otchłani dziewiątej gęstości z tą dziwną skądinąd przygodą, która też nie została oceniona przez jurorów, no bo w sumie pewnie nikomu się nie chciało siedzieć i rozkminiać z tym kółeczkiem, o co tutaj chodzi, czy ta litera to jest na pewno B, czy P, czy D, która się znajduje gdzieś w tych wszystkich kreskach, które widzicie. Dobra, z mojej strony to tyle. Przepraszam, że przeciągnąłem trochę czas. Zapraszam na mojego bloga, gdzie publikuję bardziej konwencjonalne rzeczy do dedeków, więc jak ktoś gra w dedeki, to będzie mi bardzo miło was ugościć na moim blogu. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście jestem dostępny i zatrzymuję już udostępnianie ekranu, bo to tyle, cała część mojej prezentacji. Dobra.
Przejrzę jeszcze pytania. Tak, prezentację wrzucę na Discorda. O, dziękuję, cieszę się, że się podobało. Tak, ja nie wiem, co się okaże, ja mówię, ja swojego czasu nigdy nie zaryzykuję, żeby tą przygodę rozkminić. Jak ktoś chce, tak jakby to jest ona dostępna oczywiście w archiwum One Page Dungeon Contest, w lepszej trochę rozdzielczości, ale nie dużo lepszej. Dalej nie wiem, czy to jest P czy B. No i zachęcam bardzo do startu w konkursie, bo jak widzicie, połowę stawki przekroczycie łatwo w zasadzie z marszu. Też dziękuję. Dziękuję, że wytrzymaliście. W ogóle nie spodziewałem się 30 osób w piątek o godzinie 22:50, co jest bardzo miłe. Czy kojarzę Johna Fora? Nie, nie kojarzę. Zgooglam gościa. Jak mówię, ja do RPG-ów wróciłem bardzo niedawno i chłonę tak jakby to całym sobą, ale mam też bardzo ograniczone zasoby czasu, więc staram się jak najwięcej wiedzy uzupełnić, ale nie. No dobra, to jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Link do One Page na Dungeon Contest, proszę, już szukam. Awangardę niestety na Facebooku chyba tylko można znaleźć, trzeba się niestety doskrolować na ich stronie. Google, tak, Google się mnie jeszcze nie widzi na moim blogu, to jest bardzo mnie smuci. Widzi masę innych rzeczy, jak się okazuje, jednak fraza przed wyruszeniem. To jest adres ich bloga. Nie, Szmaragdowa Panna to była taki szkic kampanii zgłoszony na konkurs, który finalnie nie został rozstrzygnięty, więc przygoda była o Eskimosach z Forgotena, taki bardzo, bardzo klasycznie z północy. No i tam była historia pewnej bogini, która spada na ziemię. Mogę też wysłać, bo tak jak mówię, konkurs nie został rozstrzygnięty, więc finalnie zostałem tak jakby z przygodą bez sensu. Ja nie lubię wygrywać konkursy, a to mnie bardzo zasmuciło. Więc chętnie też się podzielę. A może tak, to jest szkic kampanii, więc tak naprawdę taki dość specyficzny tekst, ale może po prostu jako free, to jest pomysł, żeby wrzucić. Nie, tam chyba nie warto za to płacić, to jest 10 stron tekstu i jakiś tam staroci z Forgotena wygrzebany, więc... Ale pomysł jest spoko. A to drugie to był ostateczny egzamin, to była przygoda, ta, która zajęła drugie miejsce w Quentinie, więc można ją ściągnąć po prostu ze strony Quentina. Rynek zwykle, niewidzialna ręka rynku, tak moje ulubione byt metafizyczny. Dobra, to chyba zmykam, nie wiem, czy coś jeszcze. A, to ciekawe, w sensie to, że Lochy zrozumiał, że złam pieczę dungeon też się tłumaczą, to ciekawe to, w sensie. No tam jest na pewno dużo przygód, które warto jest przetłumaczyć, to na pewno. I udostępnić polskim graczom. Często też myślę, że ich autorzy mogą być mocno zaskoczeni, że ktoś się do nich odzywa i chciałby to przetłumaczyć, bo to myślę, że dla nich może być duży prestiż. A na pewno, tak jak mówię, no warto, tak jakby to archiwum tam sięga co najmniej 2010 roku, z tego co patrzyłem, a pewnie jeszcze dużo dalej wstecz, więc ogólnie warto myślę sięgnąć po te materiały. No, kopalnia, tak jakby, żeby się uczyć, jak pisać przygody, jest absolutnie bezdennym źródłem materiałów. Dobra, to dziękuję bardzo serdecznie. Z mojej strony tyle. Żegnam się. Jutro pewnie gdzieś się tam będę kręcił po Discordzie. Przez bloga można mnie łapać albo na Facebooku, więc jak ktoś jeszcze macie jakieś pytania, czy chcecie pogadać, to zapraszam.